Słyszał też, że czytelnictwo wzrasta, e-booki spadają. Miejmy nadzieję. Jeszcze to tradycyjne, ten papier, ten zapach książki będziemy jeszcze długo czuli i żeby nasi wnuki, wnukowie, wnuszki też przeżywali to, co my. My oczywiście mamy troszeczkę nowocześnie już, bo jak zaczynaliśmy, przynajmniej ja to ci mówię, to już chyba nie, to wszystko się ręcznie robiło. Także te wszystkie książki własnymi rękami. Teraz to wszystko to są częściowo PDF-y, ale macie szansę do tego podejść i cieszę się, że również jest młode pokolenie, które może ze zbiorów korzystać. Nie chcę długo gadać, bo najważniejsze jest anglotek, którą będziemy oglądać. Panie rektorze, bardzo proszę. To za mnie. Panie dziekanie, dostojni goście, którzy już tu byli wymienieni przez pana dyrektora, panie dyrektorze, cóż, mogę tylko podziękować i pogratulować, że to zostało wielkie dzieło dokonane. Ten budynek jest, że tak powiem, od lat wyrzutem sumienia Uniwersytetu. No to patrząc tutaj dokładnie widać, co mam na myśli. I etapami, niedużymi etapami próbowaliśmy jednak ten budynek w jakiś sposób remontować. No i biblioteka jest dowodem na to, że można to zrobić właśnie etapami, że ta część została wyremontowana. No za oknem widok nie jest najładniejszy, prawda? Ale ponieważ mamy nadzieję na użycie 22 milionów, które dostaliśmy, to sądzę, że będzie dużo lepiej. Cieszę się na dodatek, że biblioteka przynajmniej w części ma charakter tradycyjny. To jest bardzo ważne. Może dlatego, że ja mam już swoje lata oczywiście, ale w gruncie rzeczy dobrze jest zobaczyć taką bibliotekę, gdzie jest książka, gdzie można te książki z półki wziąć. Co więcej, nasuwają się takie refleksje, jak jestem w takiej właśnie tradycyjnej bibliotece. Mianowicie obecnie Państwo wiedzą, że wszystko jest przeliczalne na punkty. Ja tak się zastanawiam, że na szczęście pewne dzieła, które są fundamentalne dla kultury i cywilizacji, na punkty nie były przeliczane. Takie dzieła jak Liviusza czy Herodota, nie mówiąc już o innych osobach, Kartezjuszu czy Koperniku, prawda, też na punkty to nie zostało przeliczone. Niemniej te dzieła weszły do obiegu i stały się fundamentem naszej cywilizacji. Mam nadzieję, że dalej tak będzie. Nie wiem, czy Państwo przypominają sobie bardzo dawną historię z opisów. Oczywiście, jak kiedyś na Uniwersytecie w Paryżu postanowiono wiedzę wyceniać na stopnie. Był bunt profesorów, ponieważ stwierdzono, że ocena wiedzy na stopnie jest bez sensu. No cóż, ten bezsens się w pewnym sensie ciągnie do dziś. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie ocenić wielkie dzieła z punktu widzenia historii, to jest oczywiście możliwe. Prawda? Jeśli byśmy chcieli zastosować ilość cytowań, to też by była duża w stosunku do Kopernika na przykład, wielkich uczonych. Jeszcze raz bardzo chciałem wszystkim podziękować, wszystkim, którzy się przyczynili do tego remontu. Tutaj pani jest, która też właśnie odegrała dużą rolę, i nasze służby, i kanclerskie, i wszystkie inne. No to jest dzieło wielkie i bardzo dobry początek. Mam nadzieję, że przez najbliższe lata, ponieważ dysponujemy pieniędzmi, będziemy mogli dokonać tego wielkiego dzieła i ten pałac w końcu stanie się naprawdę pałacem. On tutaj już wygląda, zaczyna wyglądać jak pałac, także już nie jest tak źle. Natomiast w innych częściach jeszcze nie wygląda, ale na pewno będzie wyglądał. Odnowa takich budynków jest naszym obowiązkiem, uważam, i jeżeli tego nie robimy, to po prostu stajemy się bytami, które działają na szkodę dziedzictwa kulturowego. Róbmy to dalej i ta biblioteka jest najlepszym dowodem, że można to zrobić. Dziękuję. Dziękuję. To łatwiej, ale do siebie.